I zaś trzecio na zegarek wybiła, czas zacząć program radia na Góralską Nutę. Zaraz po programie Radia Związku Podhalan, mój własny autorski program, przy mikrofonie Wojciech Dorula, godową witajcie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i dzień dobry Państwu. Radio na Góralską Nutę na 14.90 AM i na 103.1. Słyszycie mnie lepiej, dalej, w stereo. Dobrze, i tak trzymać. A dziś, jak już mamy 30 maja roku pańskiego 2021, koniec miesiąca maja, jest jutro i już pierwszy dzień czerwca. Niedługo kalendarzowe lato, a tu przecież my mieli prawie kalendarzową jesień w piątek. Oj, zimno było. Ja się wierzyć nie chciało. Ze to takie temperatury końcem maja. No ale co zrobić? Matka natura dyktuje wam nam swoje prawa, a my musimy się do nich dostosować. Za to słońca, pogody i radości, co nie miara w programie Radia na Góralską Nutę. Tak chcę, żeby było i żebyście się też dobrze czuli. Choć będą i smutne momenty, bo przecież Memorial Weekend, ten dzień wspomnień. Tak jakby polski dzień wszystkich świętek. A tak poza tym dużo gości, dużo radości, dużo życzeń i wesołości. Program Radia na Góralską Nutę na 14.90 AM i na 103.1. Polish Góralisz, American Show? Nie, Radio na Góralską Nutę na 103.1. Tam dłużej. A tutok do czwartej na 14.90 AM. No to zaczynamy. Memorial Day weekend and Memorial Day is all about. It's remembrance of those who paid the ultimate sacrifice with their lives, serving and fighting for our great country. It's not about barbecues, camping, parties, and store sales. Rest in peace to all the men and women who paid the ultimate sacrifice with their lives for us to be able to be free. I o tym trzeba bocyć. Tu, teraz i na zawsze. Melodia dedykowana dla tych wszystkich, co się pominęli, bo wtorek bocymy, wtorek znamy i nie znamy. Rest in peace to all the men and women who paid the ultimate sacrifice with their lives
for us to be able to be free. Teraz dla słuchaczy Radia na Góralską Nutę Maria Krzeptowska-Giewont, ale pierwsze zagro Mało Armia Janosika. Tyk kaplicek, stołu i stoi dość krapkę. Przy głównej drodze kajdzie się bezwieś. Choć ta na potolu te pogody różne i późno przychodzi wiosna, to ta na ten czas jednak syćkie te kaplicki pięknie są dozdajane, bo to miesiąc Maryi. Wiecie, bacem, że jakieś sło ze szkoły, to my z dziewczętami zbierały pierwsze wieśniane kwiatecki. Kaczyńce, przebiśniegi, kładły do słoicka i przed kaplickę, co by było na wieczór. Kasie ta nieroz rodziny zbierały, aby się do kościoła szło śpiewać. Śpiewać no piękniej są litanie do Matki Boskiej Loretańską. Wiecie, Tomiek się no prędzej nauczyła, bo ksiądz to wymogą. A ze moi to czas komunijny, to mi w ocak zostały te małe dzieci, dziewczątka we wioneckach na bieluczko łodziotę i chłopcy, którzy pięknie na biało wyłodziowani przychodzili się kłaniać matusi no święcej. Hej, a przyroda, mój ty Boże, przyroda, jako je piękno wtedy, telo piękno, zielono, kwiotków, ptosków selniakich, to syćko się garnie do zycio. Hej, mój ty Boże, przed oczami stoi, bo wiesna. Hej, tak, wiesna, łoranie się zacynało, robota w polu. No ale o tych majówkach. No i tak se myślę, i choćmy wyjechali za wielką wodę, to i tu o tym my nie zabocyli. Bo w kozdyk polskich kościołak przychodzą i przepięknie śpiewają ludzie te piosneczki, co ich z dzieciństwa bocymy. Thank you.
czytam w tygodniku Niedziela o tej litanii loretańskiej. To modlitwa pielgrzymów. Litanie ku czci Matki Bożej pojawiły się już w średniowieczu. Litania do Maryi, którą i my dziś wypowiadamy w swym podstawowym zarysie, znana była pod koniec XII wieku. Niektóre wezwania skierowane do Maryi znajdowały się w ówczesnej litanii do wszystkich świętych. Wciąż dodawano jednak nowe maryjne tytuły, które utworzyły odrębną litanię. Z czasem zaczęto nazywać ją litanią loretańską. Skąd się wzięła taka nazwa? Ano stąd, że litania zwana jest loretańską od włoskiego miasteczka Loreto, które stało się słynne głównie za sprawą maryjnego sanktuarium z XIII wieku. Wielu z nas zapewne wie, że przeniesiono do niego domek nazaretański, w którym przyszła na świat Matka Boża. Właśnie tam litania do Matki Najświętszej była szczególnie propagowana i odmawiana przez pielgrzymów. I dlatego zaczęto ją nazywać litanią loretańską. Po raz pierwszy litania ta ukazała się drukiem w 1572 roku we Florencji. Zawierała wówczas 43 wezwania. Natomiast pierwszą wzmiankę o niej w oficjalnych dokumentach Kościoła znajdziemy w 1581 roku. Trafiła pod Czechę na swej chałupy góralskiej Związku Podhalan w północnej Ameryce. Kiedy ją zaczęli śpiewać góralscy Amerykany, no dyć trafiła. Trafiła momentys tam malućką kaplickę ufundowaną na 4808 South Archer. Kaplickę ufundowaną przez młodziutkie dziewce wtedy, Asię Staszel, w którą przywiezła figurkę Matki Boskiej Ludźmierskiej, a jej dziadek pomógł wymurować kaplickę. A to wej była Tanasa Królowo Związku Podhalan, która zostawiła pamiątkę na całe życie w ogrodach naszej siedziby dla młodzieży i zespołów. Za jak ino będą górole w Chicago, w Ameryce, to se tam będą śpiewać młode nasze pokolenia, ten litanie i mojówki. Haj!
chcemy wszystkich serdecznie zaprosić na nasz piknik Wirchy, który odbędzie się 30 maja przy kościele świętego Fabiana w Bridgeview. Rozpoczynamy mszę świętą o godzinie 11:30, a po mszy zaprosimy wszystkich na dobre jadło i mocne trunki. Do gości występuje zespół Wirchy i będzie fajna loteria fantowa. I na pikniku będą pogrywać Mańcosz i Zubek Band i DJ Maciek. Zaproszam zespół Wirchy! Dalej słuchacie se programu Radia na Góralską Nutę, tak tu na paśmie WP na 1490M, jak i to jest tam. Na 103.1 FM, godą tam, bo tam dalej, lepiej i w stereo. Przy mikrofonie Wojciech Dorula, zostajecie tutok ze mną do czwartej, a tam dłużej. Melodię tą dedykuję dla Marysi Krzyptowskiej-Giewont, która właśnie 2 czerwca będzie obchodziła swoje urodziny. Marysiu, miło Cię widzieć z powrotem w progach radia. Na pewno wielu ludzi stęskniło się za Twoim głosem, jest mi miło Cię gościć. Takie było pierwotne założenie, ale widocznie potrzebowałeś trochę czasu, żeby się do tego przekonać. Ale fajnie. Na pewno Jasiu Łaciak się cieszy, bo przecież to jest nasz stary team. Team Radia Związku Potalan. A my radośnie witamy Cię znowu tutok. No i będziesz tam padać do nocy, jak chce się go wizytować to radio. Bo zawsze coś ciekawego dla ludzi też będzie miała możliwość przekazania. A wspomnieliśmy dzisiaj właśnie o majówkach, bo przecież maj najpiękniejszy miesiąc w roku. Świeci księżyc nad smrekami, przy powietrze na kolami, Góral poznał kalkę swą. Lekko sparszy się na sosie, oczy patrzył jej miłośnie. Popłynęły w dal donośnie tęskne słowa pieśni tej. Góral, kocho, jasny, piękny mój kwiecie, do mnie jednej na świecie powiem, co to jest żal. Bo serce kocha jakaś dziwna tęsknota, moje serce pomota, szczęście znów mnie da. Urodzinowa muzyczna dedykacja dla Marysi Krzeptowskiej-Giewont z okazji urodzin 2 czerwca. Składajcie z jej życzenia, bo przecież będzie jej miło. A tą piosenkę grają zespół Górzanie Polska. I serdecznie pozdrawiamy tutaj na falach radia na Góralską Nutę naszą Anię Zalińską. Aneczko, wracaj do zdrowia na się. Wszystko jest okej, okay, ale no, wracaj do życia, tak by to powiedzieć inaczej. Przeszło lato, chęt zawody, inną poznał Góral młody. Księżycową noc pogody, Góral żegnał chałkę swą. Lekko wsparszy się na sośnie, oczy patrzył jej miłośnie. Popłynęły w dal donośnie tęskne słowa pieśni tej. Góral, kochanko, jasny, piękny mój kwiecie, tobie jednej na świecie powiem, co to jest żal. O serce kocha jakaś dziwna tęsknota, moje serce omota, szczęście znów puknie w dal.
Teraz za chwilkę zajrzymy się do naszych dobrodziejów, a potem pytamy uwagę Tadzia Rabidosa, który też obchodził swoje urodziny, ale Marysia ma specjalną dedykację dla niego. To jest jej część, jej blok. A naszym dobrodziejom składamy Bóg zapłoć za to, co są i dzięki nim ten program jest. Właściciele Shop & Safe Market, państwo Ewa i Cezary Jakubowski, serdecznie dziękują wszystkim swoim klientom za zaufanie i pomoc we wspólnej budowie sukcesu największej sieci supermarketów polskich właścicieli. Spotkajmy się w Shop & Safe Market, shopandsafemarket.com. A jak się za kogoś będzie się przełożenić i zrobić piękne wesele, to tylko w Belvedere Chateau Banquet. Słuchajcie, Belvedere Chateau 8055 West 103 Street w Palos Hills. Serdecznie Wam polecam to miejsce, z całego serca gwarantuję za wspaniałą obsługę, za piękny wygląd, najpiękniejsza sala bankietowa w Chicagolandzie i jeszcze może dalej. 8055 West 103 Street w Palos Hills, numer telefonu 708-430-1800, 430-1800, dzwońcie, zostawcie wiadomość, jeżeli nie ma ich w tym momencie przy telefonie, odzwonią na pewno. Róbcie rezerwację, mają dużo jeszcze wolnych miejsc, na ten rok i na następny. Gwarantuję, świetnie wyposażona kuchnia, to podkreślam, bo to jest bardzo ważne. Wspaniali kucharze, wspaniała obsługa i piękna sala bankietowa po ogromnym remoncie przeprowadzonym w ostatnim czasie. Ela i Bolek serdecznie Was zapraszają, a ja w ich imieniu polecam to miejsce. Belvedere Chateau, Palos Hills, najpiękniejsza sala bankietowa. Polecam! I mamy komunikat, bo potrzebują pracowników w Belvedere Chateau. Ela i Bolek pytali Wam przekazać, co jakbyście mieli swoją młodzież, co by chciała co trochę dorobić. Pytają Was pięknie na salę bankietową. Są potrzebni pracownicy do obsługi przy stolikach, nie, bo przecież zawsze tam była dobra obsługa, piękna obsługa, ale i też tacy robotni. Tak jak macie swoje dzieci, wesołujcie ich do roboty tam, ale też i pomoc tku do kuchni. Nasyćkę, wydziałę, dobare, kajną młodzecie. Potrzebni są pracownicy do Belvedere Chateau. Dzwońcie do nich, zgłoszajcie się, idźcie tam, bo warto. Fajne miejsce do pracy, a zawsze, jak to się go rosa, się zawsze przyda. Planners. Chcesz, aby najważniejszy dzień w swoim życiu wyglądał spektakularnie? Powierz go najlepszym fachowcom w tej branży. M&M Event Planners to rodzinny biznes już z 15-letnim doświadczeniem. Ich profesjonalizm, elegancja i klasa nie mają sobie równych. Są w stanie jednorazowo obsłużyć nawet do 1500 gości. Pięknie przygotują nie tylko przyjęcie weselne, ale chrzciny, komunie, zdyby, jak również prywatne imprezy tak w salonach, jak i również ostatnio bardzo popularny w ogrodach pod namiotami. Szybko, sprawnie i bezstresowo dopasują się do każdej okoliczności czasu i terenu. MMM Event Planners to Magda, Marek, Paulina, Szymon, Sylwia i Sebastian Wosiński, rodem z Czarnego Dunajca. Zapoznaj się z ich kreatywnością, ofertami, ogromną ilością bogatych wyposażeń, dzwoniąc do Pauliny pod numer telefonu 708-717-7552. 708-717-7552. Lub pogląda ich w internecie. MMM Event Planners. Podaruj im swój dzień, a nigdy go nie zapomnisz. Teraz, o chwilę uwagi, pytamy jubilata.
Tadeusza Rebidas, który to wczoraj obchodził swoje okrągłe 60. urodziny. Drogi Tadziu, z dumą przyznaj się do wieku, bo wiek świadczy o człowieku. Ogrom wiedzy, doświadczenio, godny jest pozazdroszczenio. Każdy dzień witaj z radością, do wszystkich bliskich z czarą miłością. Bez życie idź z uśmiechem szerokim, stawiaj czoła górom wysokim. Ja myślę, że już pewnie ich w ogóle nie ma, ale Tadziu, dużo zdrowia, opieki Bożej na każdy dzień. Życzy kochająca Cię bardzo, bardzo żona, Bożenka, córeczka Anetka z mężem, no i z wnukami, kochająca Cię mama z Polski, z rodzeństwem, teściowie, wilczkowie, Bożenki mama, bliższo i dalszo rodzina. No i co? I duże grono przyjaciół, którzy wczoraj biesiadowali na Twojej imprezie do białego brania. Tadziu, 100 roków i ta pieknonutka dla Tobie, bo przecie łogórków z nas długie roki, bo są z Twoich stron. Wszystkiego dobrego i setka, co by nie puszczać. Trzymaj się. Dobry czas pod Tatrami, piesyćka uciekali za dalekie morza, za dalekie rzeki, za chleby wyjechali, za dalekie morza, za dalekie rzeki, za chleby wyjechali. Jak mu tu dawno było.
oto wiadomość dla mieszkańców południowo-zachodnich przedmieść Chicago. Czy wiesz, że kupno lub sprzedaż nieruchomości nie musi być wcale stresujące? Wystarczy skontaktować się z Marią Homendą. Dzwoń 1-708-906-0451. Dzwoń 1-708-906-0451. Kiedy inni obiecują, Maria Homenda gwarantuje. Bardzo znane południowo-zachodnie przedmieścia, polskie okolica. Do sprzedania budynek z biznesem, świetnie prosperujące polskie delikatesy zajmujące pierwsze piętro budynku i dwa duże apartamenty na drugim piętrze. Przynoszący dodatkowy dochód w cenę wliczono budynek, ziemię, wszelkie urządzenia i wyposażenie biznesu. Duży parking, świetna lokalizacja, dobra kondycja budynku to tylko niektóre plusy. Myślisz o własnym biznesie? Dzwoń do Marii Homendy. Kolejna propozycja. Olan Park, śliczny, znakomicie utrzymany, dwupiętrowy, z cegły i kamienia. Dom posiada 5 sypialni, 4,5 łazienki, 4 kominki, granity, twarde podłogi, katedralne sufity i profesjonalnie urządzony ogród. Położone w północnej części Olan Park, blisko szkół, sklepów, parkingów. Cena tylko 659 tysięcy. Na dzisiejsze czasy to naprawdę niska cena. Ceny idą do góry. I jeszcze jedna propozycja. Elegancki dwupiętrowy położony na dużej działce. Dom jest murowany, posiada 4 sypialnie, 4 łazienki, garaż na 3 samochody, parkiety, kominek, profesjonalny, urządzony ogród i taras. Po więcej informacji dzwoń do Marii Homenda 708-906-0451. 708-906-0451. Maria Homenda to jedna z najbardziej doświadczonych i rzetelnych agentek realnościowych. Polecam. Chcielibyśmy Syćkik serdecznie zaprosić na nasz piknik Wirchy, który odbędzie się 30 maja przy kościele świętego Fabiana w Bridgeview. Rozpoczynamy mszę świętą o godzinie 11.30, a po mszy zaprosimy Syćkik na dobre jadło i mocne trunki. Do gości występuje zespół Wierchy i będzie fajna loteria fantowa. I na pikniku będą pogrywać Mańcosz i Zubek Band i DJ Maciek. Zaprosam zespół Wierchy! Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paweł Kęsek. Jako przedstawiciel zarządu P&A Youth Camp Yorkville serdecznie zapraszamy na uroczystości Bożego Ciała, które odbędą się 6 czerwca w naszym ośrodku w Yorkville. Rozpoczniemy mszą świętą polową o godzinie 1 po południu, którą odprawi ksiądz Ryszard Miłek, po czym z procesem udamy się do 4 ołtarzy. Zapraszamy wszystkich członków Koło Czerwiennych, Ratłów, Bustryk, Hyżne w strojach regionalnych oraz wszystkich zainteresowanych. Zachęcamy do udziału również dzieci i młodzież. Po mszy świętej zapraszamy na pyszny obiad do naszej kuchni. Zachęcamy rodziny na wspólne piknikowanie oraz występy zespołu Wierchy. Wjazd i parking bezpłatny. Do zobaczenia już 6 czerwca. Po więcej informacji proszę dzwonić pod numer telefonu 708-717-6418, jak również można odwiedzić naszą nową powstałą stronę internetową www.pnayutkiem.org. Dziękuję za uwagę. Zagrać w to niedzielne popołudnie. Grzegorz Sarna, gościem radia na Góralską Nutę. Grześciu, witaj i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Bóg zapłać za witackę. Już mu gadał od razu, że my nagrywali naszą rozmowę w Edsfortek wieczór, wtedy, kiedy Grzegorz przyszedł do mnie z taką super, super fajną niespodzianką. No, powiem ci, Grzegorz, że od razu zadam ci pytanie. Skąd ci się wzięła idea na taki fajny prezent? Ja to nie wiem, ja to różne pomysły chodzą po głowie, takie czasami chyba nierealne, chyba czasami, bo ci co mnie znają, a przede wszystkim w naszym kole 64 Czarna Góra, czasami tak się zastanawiałem, ja tak rzeczywiście poważnie go to ci tej no żartuje, ale to są dowody tego, że człowiek chyba jest chyba nieobliczalny, bo co se namyśli, to musi być zrealizowane. No i strzał w dziesiątkę, bo powiem ci, że różnych prezentów bych się spodziewał, tak jak i Bogusia i Cezary przyniesie ogromnego torta, ale tak ogromny baner jakoś te przyniósł tutaj, to mile zaskoczony i naprawdę wielki Bóg zapłać, Grzegorz. Wojtuś, naprawdę nie ma za co, to jest tylko taki dodatek, taki prezent dla ciebie. Jest fajnie, pierwsza rocznica Radia na Góralską Nutę. Myślę, że i to będą jeszcze następne i długie, długie lata twojej działalności, żeby jak najlepiej tylko zejść dalej do góry, a to takie prezenty, to są naprawdę takie prezenty, które się nie przeliczą na to, że coś się zrobić i tak dalej. Robisz świetną robotę, robisz robotę taką, którą niektórzy tego nie potrafią zrobić. Zawsze jesteś otwarty dla wszystkich ludzi tutaj, zawsze pomogłeś. Tak jak wspomniał, ty przecież twoje inicjatywy na GoFund. Naprawdę, to ci się należy, bo zawsze ci jest jakoś impreza, co zawsze jesteś taki obiektywny, że co ci to zależy, jest w radiu i nie patrzysz przez pryzmat tych, dejmy na to, że zaprosić kogoś i tam liczysz na coś. Jest radio, jest na to, żeby to ogłosić, także za tą twoją szczerą, można powiedzieć, taką otwartość jest, a nasa wdzięczność przede wszystkim. Miło takie słowa słyszeć, bo te słowa są budujące i dają werwy do działania. Tak jak kiedyś prezes Henryk Mikołajczyk dał mi złotą parzenickę malutką za jego działalność na działalność Związku Podhalan, taką zachętę, to tak on rozpalił tą iskrę w moim sercu, żeby dla tej organizacji działać. No i chwała Bogu, no dość daleko zasad. No niestety jest co jest, ale chce spokoze jeszcze. Ale tak właściwie to tak powiedzieć, że od Henryka Mikołajczyka się dosyć kozacy. No ale dobrze, że mam fajnych ludzi wokół siebie i jest dużo fajnych ludzi, no na razie pokryjomu wyrażam sympatię na to, co robię, bo moje serce i moje radio jest otwarte dla wszystkich, nie robię żadnych granic, bo po to jest radio, żeby dawać we świat dobry sygnał, dobrą energię i dobrą nowinę. Oczywiście i z takim pozytywnym myśleniem bardzo daleko zejdzie z Wojtuś. Dopytuje ci się w to gro? W to co gro, Grzesiu? No, oczywiście zespół Murań, którego serdecznie bardzo pozdrawiamy. I nazywa się płyta muzyki... Gorszcz. Pięknie. Tak jest. No jest ta muzyki Gorszcz i słuchajcie se to. To jest pierwsza płyta w ich wydaniu. No niby twierdzą, że to myśmy ich tutaj zmotywowali, bo byli już w sumie będzie 2 lata temu, jak byli na nasze zaproszenie koła 64 Czarnogóra, przyjechali tutaj, zagrali piękną muzykę tutaj na czarnogórskiej zabawie, na czarnogórskich Andrzejkach w sali Belvedere. Także mi się zdaje, że chyba to ich zmotywowało, a ty z to, że mieli pewnie troszkę więcej czasu, ten czas taki nieciekawy. Ale powiem ci, Grzesiu, że w międzyczasie napisał, jak to jest do Maxa Guzy, Góralmania, z pytaniem, co się dzieje, czy są jakieś plany na organizowanie jakiejś imprezy na rok 2021. No i pisze mi, że według adwokata, z którym współpracujemy, wizy pracownicze będą jedną z ostatnich tematów, jaki rząd amerykański odblokuje. Ja bez artystów z Polski nie chcę nic zrobić, także no niestety... Max ludzi, wiesz, pociągnął za tym, że
dużo artystów z Polski przyjeżdża. I to jest fajne, to jest, wiesz, robi też bardzo dobrą robotę, bo nie jest sztuka naprawdę sprowadzić kilkunastu artystów z Polski. A kiedy go też uponiewierali, nie? Ojej, no... Ojej. co tu będziemy dużo gadać, no? Max ma swoją górolomanię i on ma swoje tą manię tej góralscyzny i on chce iść właśnie przez taki pryzmat i chciał dobrze. Ale to, co on robi, to tylko jest jego, i... A on jest z waszej rodziny, bo też taki wielki, potężny jak i wy, bracio sam. A to Josek go fajnie nazwał, bo to jest taki był mały człowiek, a teraz taki jest dość największy chyba człowiek tu w Chicago. Max, pozdrawiamy się bardzo serdecznie. Pozdrawiamy. Lecimy do koła Czarnogóra. Jako były mojki, były śpiewy, były imprezy, udziała sitki. No impreza do rania. No tak, można powiedzieć takiego, no już białego rania, no. Jak już słyną takie głosy, jest niewylecone jeszcze. Tak, to z kolegą dzisiaj godą, to godą, że tak w niedzielę już nie mógł się z nikim dogadać, bo ino nami gino radził, dopiero zacząć radzić w poniedziałek wieczór, dopiero zacząć radzić. Ale tak, no wracając do tego tematu, no chcielibyśmy zrobić coś takiego tradycyjnego. No ognisko, dobre, no ognisko, ale ognisko, no już tak sobie myślimy, maj jest... Jest to świątko, te zielone świątki, zesłanie Ducha Świętego, ogrzewanie moich, przecież tradycyjne, na śpisu przecież. Czemu by nie można było zrobić właśnie takiego ogniska, oświecanie ducha to jest przy okazji. I przecież to są nasze tradycje, które my przywieźli z tamtela. Przecież to co robili nasi ojcowie tam, to co my jeste też tam robili. Czemu nie możemy tutaj też pokazać ludziom, że to coś robimy takiego, co worce pokazać też, bo to takie bardzo, bardzo takie fajne te ogrywanie tych mojek właśnie. O to chciałem zapytać, bo może wielu ludzi są powiedzmy z regionu Podhala, taka tradycja nie była znana tutaj bliżej, spod samych Kiktater. O co to chodzi w tych mojkach? No, mojkę się stawia tam, gdzie są dziewczęta. Piękną mojkę się sło tak, u nas przecież rzeka Białka, sło się koło wody i piękną łolcinę się wycinało, jak największą gałęzie się fajnie od spodku wykrzesuwało, no i zostało, i no to sama góra ino zostawała. A tam, gdzie były dziewczęta już na wydaniu, tam się stawiało szkwierka. A szkwierka nie można było tak iść gdzieś se ściąć, bo szkwierki no były albo ci, co mieli las zasadzony, albo ci, co mieli w ogródku. I niestety, ale taki chłopak, który chciał się wkupić do teścia, chciał pokazać, że na co go stać, no to niestety, ale musiał się tam otargać po tym świerku gdzieś i po ogrodach, ci po lasach gdzieś i ten sąwierowiec ściąć i przynieść. No oczywiście to tak, żeby go nikt to nie widział, no bo jak go by widział, no to ja pamiętam jedną sytuację, że jeden tam nawet z dość porządną bronią pilnował tych świerków. A jak było, to fajnie Stasek, brat, opowiedział razem z Emilem Wacławem, jak to oni, przecież już tu jest chłop 50 jest na karku, to oni dość parę razy, co ogrywali te mojki tam, przecież fajnie opowiedzieli, jak to też oni chłodzili i też jak się ustrochali po nocach, żeby tego szkwierka gdzieś inny. I tak Emil Wacław powiedział, no postawił sobie tę mojkę dziewczynie, wyjechał do Ameryki, ale potrafiła go też i zostawić. Ale nasył sobie tutaj fajną też żonę i Krysię i także nie załuje. A powiedz mi, jak było kilka takich ładnych dziewcząt we wsi, takich śwarnych dziewcząt, to jak to z tymi mojkami się wtedy odbywało? Która miała taką największą tą mojkę? Wiesz, u nas nie było takiego jak na terenie już Orawa, nie? Orawa znowu piękne mojki zyrtki, takie długie, rzeźbione i na takie po 15, po 20 metrów i na samym wierchu ten szkwierk i przymojone fajnie. Musiała być pięknie wyrzeźbiona. A u nas tak były też, że tam na jakimś zyrdzi też ułożono było, ale znowu nie tak jak już tam na Orawie, bo na Orawie bardzo, bardzo ładnie zdobili, rzeźbili różne takie swoje inicjały, takie sićko takie, co zostawało tylko no, na tej zyrce i no tam.
Fajnie grają, niech trochę posłuchają muzyki. Słuchajcie, Murań, zespół Murań. Te płyty są jeszcze, są? Są jeszcze te płyty do nabycia, to oczywiście na najbliższy gdzieś imprezach jakichś sił okolicznościowych te płyty są u nas do dostania. Z tego co wiem, już sikuje się już chyba coś następnego się zacino tam mógł urodzić, ale i, bo jest już tyz, i teledysk już jest fajny na nagrane, także... Na YouTubie. Na YouTubie. Słuchać Murań. Tak, dobra, jest. Dajmy im posłuchać jeszcze. A w dzisłeczkę słuchaj melodii o Halinie mamy idealną piosenkę dla wszystkich Halinek, które nas teraz słuchają. Dedykujemy Grzesiu Jo muzykę Murania o Halinkach. Tak, i śpiewał Łukasz Babiarz z Bukowiny. Dobra muzyka, fajna oprawa muzyczna, dobra i fajny głos, dobrze, fajnie, ciekawie będziemy grać. Tak jest, jeszcze tak przy okazji, wracając do tych mojek, no Wojtuś, chciałbym Ciebie podziękować też serdecznie, bo wracając z odpustu, radio na Goralską Nutę, no słyszę, no jakim ze studiem już tam ogrywają te moje dzieci. Oczywiście pan Edziu Helegda. Tak, to dzięki nim właśnie Małgosi i Edwardowi Helegda, bo kiedy tak. Oni nagrali, ja nie dotarł, niestety, bo moja miała urodziny, tak. Ale Płezierołek i Sykołek dzięki nim mogliśmy właśnie nazywać. Fajnie, no i też chcemy Ci podziękować za to, wiesz, Siczko, że Ty udostępniłeś to nagranie, tyz. No i oczywiście siczkim z całego serca dziękuję za to przybycie, bo naprawdę taką fajną, taką popołudniowo, sobotnio impreza, gdzie naprawdę kto się wciął, to się wybawił, kto się wciął, to się wyśmiał. Na świeżym powietrzu to samo zdrowie przecież jest przywatrze. I ja Ci jeszcze powiem, że ludzie byli spragnieni tego rodzaju spotkania. I każdy widać taką zachętą, taką radością, uśmiechnięte gęby, takie pełne radości, bo przyszedł z Cazna, dość o tym syczkim. I ja Ci powiem, że ja śmiało wchodzę do sklepów bez maski, jak się ktoś pytał, a godom, że mam fully vaccinated. To i o to samo. Codziennie się wakcynujemy tutaj, teraz się też wakcynujemy. Tak, jestem odnośnie tego śmiechu, no to oczywiście nie mogę zapomnieć tutaj o moich wiernych kolegach Krzysiek Rocha i familia cała Buczaku i reszta, która przyjechała naprawdę no, do samych późnych naprawdę godzin. Fajna ekipa, gdzie naprawdę śmiech i zabawa, to jest fnik tam, że chcą przyjść, chcą się wybawić i naprawdę worce mieć takich kolegów, którzy przyjdą i cię... I na wtorek można liczyć, nie? Tak jest. Gramy na was! I teraz, Grzesiu, zwalcie, tylko przechodzimy do koła numer 64 Czarnogóra. Jak tam skład w tej chwili, jaki członków? Kiedy podobno gadają, łowo, że jesteście jednym z największych w tej chwili liczebnie kół. Czy to prawda? No słuchaj, nie ma co ukrywać. Jedna z największych chyba działających tu kół przy Związku Podhala. Nie ma co ukrywać, no. Mamy w tej chwili 96 członków. Kielo jest roz. 96 członków. Dobijecie do Sejmu, żeby było 100? To znaczy się, nie wiem, czy to taki mój jest priorytet. No ile, ja nie jestem takiego, żeby coś pokazywać. Dobre, chcę mieć tyle albo tyle. To jest wolna wola ludzi. Ja tylko moim słowem, moją zachętą
każdemu jednemu godom, słuchaj, ty się złodnos, pasuje ty, żebyś był w Czornej Górze. I mi się zdaje, że takie słowa, gdzie taki przekaz tych informacji, co się dzieje, jak się dzieje i tak dalej, nie wiem czemu, może temu, że to koło jest takie może odmłodzone, że niedawno zostało reaktywowane, no bo przecież od 17 lat, jak było koło założone, tam później była taka słabsza działalność z tego koła. Ale teraz, gdzie przychodzą ludzie, gdzie oni widzą, co się dzieje, że coś próbujemy robić, że robimy, że jesteśmy i pomogą dzieciom, ludziom u nas tam w Czornej Górze. Mamy takich swoich opiekunów, gdzie też potrzebują takiej pomocy finansowej, ci są dzieci, ci są starsi tacy na wózkach. Zawsze chcemy dotrzeć też i do naszych kościołów, bo przecież mamy dwa kościoły, bo Czorna Góra nie dość, że się dzieli na trzy części, to mamy dwa kościoły, dwie remizy i dwie szkoły, nie? Tym na największym wzniesieniu na tej gogolowej grapie ten krzyż. Bratni krzyż, co patrzy se na krzyż na Giewoncie. I to miło, że możemy sobie o takich rzeczach te troszeczkę pouchwalować, choć może co niektórzy będą kręcić nosem, ale co sta zrobić? Macie nowe plany, Czorna Góra, co się dzieje dalej u was? No, nie kończymy żadnych imprez, bo z jednej imprezy my zeszli i... I to tak z dregiem będą, widzę tutaj po Facebooku, bo kiedy nie Facebook, to by my nic nie wiedzieli, nie? Tak, no słuchaj, na pewno w tym roku już nie ma chyba co liczyć na żadne pikniki, no bo te obostrzeżenia wszystkie, to naprawdę tego zachodu siczkiego i chłodzenie koło tego, to mi się zdaje, że chcę zrobić taki fajny w kościele odpust, zacząć mszą świętą, zjeść jakiś łobiot, wypić jakąś orężadę, jakiegoś cukierka zagryźć i coś tam mogę z cecimsi popić. I także mi się zdaje, że na takim cimsi chyba zeskomy, bo przyjdziemy, pomodlimy się, a oczywiście samo święto, bo święto Świętej Trójcy, bo kościółek u nas w Czornej Górze, tym, który należy do parafii Jurgów, jest kościółek Świętej Trójcy. No i w ten dzień chcemy świętować razem z tymi siczkimi, jak ci będą świętować tam oktyzji u nas w Czornej Górze. Tak, że msza była o 12, to tak, że już właściwie teraz o tej porze to siedzicie syćka w takim rodzinnym znowu gronie, zaś se wspominacie, jako było na mojej jak tydzień temu. No i zawsze to ta atmosfera tych posiadów jest bardzo wskazana, szczególnie teraz jest przed, teraz mamy długi weekend, Memorial Day, także jest czas na wspomnienia. Ja myślę, że zaprosiliśmy wszystkich naszych członków, którzy chcą uczestniczyć. Oczywiście tam kościoły jako tako jest te zapisy są potrzebne, ale już chyba tam już za dwa tygodnie chyba już nie będzie trzeba, chyba już nic z tego co... Ej Boże, może ino wzdechniemy se. Grzesiu, na to niedzielne popołudnie, bo ty siedzisz, bo tak, nagrywaliśmy to syćko we czwartek wieczór. Powiedz mi, co chciałbyś ty do tych syćkich twoich parafianów, twoich znajomych, twoich syćkich... wielbicieli i fanów koła Czorna Góra powiedzieć w tą niedzielę popołudnie. Co ja bym chciał powiedzieć? Żebyśmy jak najszybciej wrócili do normalności. Żebyśmy wrócili siczka te zdrowi i żebyśmy wrócili z takim optymizmem, żebyśmy się człowiek człowieka się nigdy nie bał. Żeby zdjęli z nos te maski i żebyśmy jeden drugiego rozpoznawali, bo taki miałem ostatnio przypadek, że kolegę znowu długie roki i nie poznaliśmy się, ja w masce, kaszkietka, do tyłu, on coś miał ubrany, jakąś chustkę, prześlimy jeden drugiego i tak łocami my się zmierzyli, ale dalej my nie mogli, ale jak my wyszli na parking, jak każdy poskładał, no to tyś był tam. Także naprawdę, z tym wszystkim, nie tylko nas, im ludziom z Czornej Góry, ale ty z całej Polonii tutaj, żeby my jak najszybciej wrócili do tej normalności, żeby to sićko wróciło, żeby to wróciło normalnie, żeby tak już powiedział, żeby się nigdy nie bał człowiek złeka. I żeby zawocić, jak najbardziej zawocić o tym, co było i ten smutny czas, kiedy skłócili naród i łość bili na części, żeby można było na nowo się zjednoczyć, bo gadałem, że w jedności jest siła i tej siły nam potrzeba jak najwięcej. I myślę, że słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, Świętego Jana Pawła II będą wskazane. I to za chwileczkę właśnie zaprezentujemy w tym niedzielnym programie Radia na Góralskim. Grzesiu, wielki Bóg zapłać. Wielki Bóg zapłać za wspaniały, fantastyczny prezent od tobie,
od braci Sarna, od koła Cornogóra, od Wosyckich, Wielki Bóg zapłoć. I do usłyszenia znowu, do zapraszam do studia, jak będziecie chcieli coś się podsumować. Drzwi są otwarte, jakby chcielibyście jaką kampanię prezydencką, przedwyborczą robić, jo, jestem otwarty na współpracę. Podobno się pierwsza kobieta w historii Związku Podhalan bierze na prezeskę zarządu głównego Związku Podhalan, to jest taka ciekawostka, ale jakby co to, jo, godom ze, jo, jestem neutralnym radiem, to poza tym tu jest wolność słowa, Łukasz. Oczywiście, to co jest najważniejsze, to coś powiedział, że tu mamy wolność słowa i czasami też trzeba i o tym powiedzieć, o tamtym powiedzieć, tak, że to co się godo, to chyba, no, samo to, że chyba to, no, jest prawdą i więcej nic, a za to się przekłada na taką organizację, czy na taką organizację. Jakbyśmy byli pewnie więcej organizacji, to bym godali o czymś innym. I nawet to, że to jego prywatne, to już nawet śmiechu wortem jest, to jego prywatne, więc... No słuchaj, no, no a co jemu być, no przecież twoje prywatne. Grzegorz Sarna, prezes koła numer 64, Cornogóra, gościem niedzielnego programu Radia na Góralską Lutę. A teraz już słynne słowa świętego Jana Pawła II. Posłuchajcie, bo wortu. Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry. Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara. Musicie być mocni mocą wiary. Musicie być wierni. Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Melodię poznajecie, to znak, że pomalutku trzeba się już tutok zegnać z wami na 1490 AM, ale co, przecież gościmy się dalej na 103.1 FM. Jak co to bardziej, tylko się przełącajcie tamok dłużej. Program przygotował dla was i realizował Wojciech Dorula. Miejcie fajne niedzielne popołudnie rodzinne. Przyjedźcie, wartkuje się do Fabiana, tamok jest piknik, zespół Wierchy, no to też przecież trzeba ich jakoś wesprzeć, bo to... Wiecie, pierwsze imprezy plenerowe, dzieci potrzebują na wydatki, bo kaj się wypasowało coś jechać, kupić, także Bóg zapłać, zostańcie z Panem Bogiem, trzymajcie się zdrowo, słuchajcie mnie dalej na 103.1 FM. Wojciech Dorula, cześć! Tam serce mi zostało, tam przy dziewczynciu miłej, co za mną zapłakało. Tam inny wiatr duje, tam inne słonko świeci, inną nutę życie gro. Jest szyflawa, co progami gną.
serce mi zostało, tam przy dziewczynciu miłym, co za mną zapłakało. Tam inny wiatr duje, tam inne słońce świeci i tak mi strasznie tego zor. Cycinie zor, nut krzesanych, co spod smycka szły. Sumu smreków nad potokiem i tej siwej mgły. Tater dumny, tater siwy, od chabrania ostro gra. Wrócę ja się wrócę pan. Ka serce mi uciekło, ka serce mi zostało, tam ku dziewczynciu wrócę, co za mną zapłakało. Ka inny wiatr duje, ka inne słońce świeci i już nie będzie sercu wzor. Tam serce mi uciekło, tam serce mi zostało, tam przy dziewczynciu miły, co za mną zapłakało. Tam inny wiatr duje, tam inna słońce świeci, inną nutę zyci gra. Serce mi zostało, tam przy dziewczynciu miłym, co za mną zapłakało. Tam inny wiatr duje, tam inne słońce świeci i inną nutę zyci gro. Syćkik serdecznie zaprosić na nasz piknik Wirchy, który odbędzie się 30 maja przy kościele świętego Fabiana w Bridgeview. Rozpoczynamy mszę świętą o godzinie 11.30, a po mszy zaprosimy Syćkik na dobre jadło i mocne trunki. Dla gości występuje zespół Wirchy i będzie fajna loteria fantowa. I na pikniku będą pogrywać Mańcosz i Zubek Band i DJ Maciek. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paweł Kęsek. Jako przedstawiciel zarządu P&A Jutkiem w Yorkville serdecznie zapraszamy na uroczystości Bożego Ciała, które odbędą się 6 czerwca w naszym ośrodku w Yorkville. Rozpoczniemy mszą świętą polową o godzinie 1 po południu, którą odprawi ksiądz Ryszard Miłek, po czym z procesją udamy się do 4 ołtarzy. Zapraszamy wszystkich członków Koło Czerwiennych, Ratłów, Bustryk, Hyżne w strojach regionalnych oraz wszystkich zainteresowanych. Zachęcamy do udziału również dzieci i młodzież. Po mszy świętej zapraszamy na pyszny obiad do naszej kuchni. Zachęcamy rodziny na wspólne piknikowanie oraz występy zespołu Wierchy. Wjazd i parking bezpłatny. Do zobaczenia już 6 czerwca. Po więcej informacji proszę dzwonić pod numer telefonu 708-717-6418, jak również można odwiedzić naszą nową powstałą stronę internetową www.pnajutkiem.org. Dziękuję za uwagę. Pani doktor, proszę mi pomóc. Właśnie przekroczyłam 30. Nie mam męża, dzieci. A koleżanki ciągle powtarzają, że muszę porządek ze zębami zrobić, bo inaczej nigdy faceta nie znajdę. A ja szoruję rano i wieczorem, a one i tak mi się sypią. Doskonałym rozwiązaniem będą implanty albo lizówki. Trwałe, wytrzymałe, piękne i śnieżnobiałe. I facet sam się znajdzie. Zapraszam do gabinetu. Klinika dr Jolanty Zakrzewskiej. Wstawianie implantów i lizówki na zęby, które zmienią twoje życie. 48 49 North Milwaukee Avenue, pokój 505 w Chicago. 773 622 8700.
Kursy na noszenie broni, CCL, nauka strzelania dla początkujących, szkolenia dla zaawansowanych, zajęcia indywidualne i grupowe, kursy VIP, składanie podań i odnawianie licencji, odwoływanie się od decyzji odmownych. Dzwoń już dziś do mówiącego po polsku chicagowskiego policjanta, licencjonowanego instruktora strzelania. 773-741-5661. Marcin Vogel to profesjonalizm i wieloletnie doświadczenie. 773-741-5661 w internecie instruktorstrzelania.com. Jako właściciele agencji Farmers Insurance, Dorota i Krzysztof Krężel, będący wśród Polonii od ćwierć wieku, zawsze stawaliśmy na wysokości zadania, aby zabezpieczyć Państwa rodzinę i cały dobytek. 6444 West Archer Avenue, Chicago. Byliśmy, jesteśmy i będziemy dla Państwa. Farmers Insurance, Krzysztof Krężel. Ja też u nich wszystko ubezpieczyłem. Farmers Insurance. Godne polecenia. Czujesz, że twój stary cię ani grzeje, ani chłodzi? Wymień go! Hurtowa sprzedaż pieców i bojlerów 24 Heating and Cooling. Zobacz inne super promocje na stronie ogrzeje i ochłodzi.com. No to dzwonimy do Jana, tego najważniejszego na lotnisku O'Hare. Halo. Hej, hej, John, witaj w programie Radia na Góralską Nutę. Polish Guralish American Show, ten najważniejszy na lotnisku O'Hare, a pochodzący z Klikuszowej. John, witam. Jakie nowości, jakie ciekawostki z lotniska O'Hare i w ogóle co się ciekawego dzieje? Opowiadaj. Okej, okay, to na hej, Radio na Góralską Nutę, 103.1 FM. Na lotnisku to jest bardzo busy, a ludzie fruwają, lecą wszędzie, getting out of the house, going to Florida, Las Vegas. Ameryka otwiera się, nareszcie. Do Wisconsin Dells jadą ludzie, do Marka, tam do Tylku, a do tam do, na ten Cliffside. Ale nie przez lotnisko O'Hare. Nie, ale wiesz, tak, na lotnisku, na road, wszędzie tam jeżdżą. John, a powiedz mi jedną rzecz, w maskach jest troszeczkę na lotnisku, czy są już tacy, co chodzą bez masek, bo przecież jak się za fully vaccinated 2 tygodnie, potem można schodzić bez maski. Jak sytuacja wygląda na lotnisku O'Hare? Musi być do September. September 13th, maybe extended or not, Zobaczymy. Na September, tak, pierwszy tydzień w September, czy drugi. Tak, w ten weekend to Navy Pier otworzył się w piątek. Wszystkie te beaches... Indy 500, to już lepiej wygląda. Lollapalooza będzie w July, auto show, pikniki będą się startować na w kołach. To teraz chyba nasi się z piknikami przeniosą do downtown. Tak jest, tak. gdzie jest ten Grzeszek Sarny, ale ci fajną flagę przyniósł tu. Ale beautiful, super, nie? No fajnie, no widzisz, to tak dobrze. Hej, John, powiedz mi jeszcze jedną rzecz, a te stewardessy tak. Są dalej takie natrętne w tych samolotach, czy troszeczkę wyluzowały? Nie, lepiej, luźne są, wiesz? Luźne. Teraz wszyscy przychodzą do roboty w June 1st chyba. Dużo tych pilotów i tych flight attendants, to startują June 1st, słyszałem to. Coś się rozkręca, te więcej samolotów teraz wpływa. Wszystko jest załadowane na June, I think. June, July, jest wszystko full. There is 80 more flights. Dobrze. I kogo chcesz pozdrowić w to niedzielne popołudnie? Well, pozdrawiam wszystkich tych graduacji, ten graduation to all the graduates, especially like Victoria Drula, 8th grade, Daniel, mój syn też, twoja córka, they both graduated 8th grade, so congratulations to them, and many, many other, graduates out there, every school. I Wojtek, jak zagraj tam Baczary, albo tam Stasek Ogórek, tam jakieś, jest taką fajną piosenkę tutaj. Grać będziemy dla tobie i dla całej twojej rodzinki tak samo, no i pilnuj tego lotniska O'Hare i jak będziemy mieć kiedy kłopoty z wizami, to będziemy wiedzieć, Kasię zgłosić, ale na razie i tak do roboty nigdy od Chicago nie przylatuje, bo się nie opłaca, ale w razie tego to mamy, znają mego kanę, będzie można się jakoś błockiem. Jan, wielki Bóg zapłać. Tak, trzymaj się, miłej niedzieli ci życzę dla ciebie i całej zapłać. Twojej rodziny. Cześć. Cześć. W najnowszym weekendowym numerze Dziennika Związkowego zabójca Jakuba Marchewki został aresztowany. Piszemy, co wydarzyło się na pierwszych rozprawach oraz jak na to aresztowanie zareagowali bliscy Jakuba. Konsul Małgorzata Bąk-Guzik odpowiada na pytanie dotyczące odnawiania polskich paszportów.
Czy długi weekend znowu będzie najkrwawszy? Jak chicagowska policja przygotowuje się do Memorial Day? Łatwiej o obywatelstwo USA. Administracja Bidena namawia posiadaczy zielonych kart do naturalizacji. Piszemy też o setnej rocznicy powstania Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce oraz o specjalnej wystawie poświęconej SWAP w Muzeum Polskim. Dziennik Związkowy. Najlepsza polska gazeta w Chicago. Elektroniczny kapuś. Postęp technologiczny otwiera nowe możliwości szperania w życiu prywatnym Amerykanów. Jedna z nich stała się bezkarną metodą inwigilacji ludności na wielką skalę. Okrutne egzekucje. Kara śmierci budzi ostre kontrowersje, a wiele wyroków w dalszym ciągu wykonywanych jest w sposób oznaczający cierpienia dla skazańca. Szachowy morderca Aleksander Piczuszkin to jeden z najbardziej zagadkowych seryjnych morderców w historii. Magazyn Kalejdoskop. W każdy weekend. Tylko w Dzienniku Związkowym. No to gromy. Jak w ceba ciary, to mowa ciary. Jak się bawią ludzie? Jak się bawią ludzie, wtedy kiedy mowa też. Jak się bawią ludzie, gdy kochają się. Kochać się kochają, ale już nie pada deszcz. Już polało nam dość. A teraz jak się bawią ludzie na 103.1 FM. Z daleka cię widać, muszę jeszcze dalej ku dziewczyni śmigać. Nie roz, Jose, nie roz, bez płotu chcę przelos. Nie roz, ani nie dwa, mnie dziewczyna zwiedła. Jak się bawią ludzie, wtedy kiedy mama też. Jak się bawią ludzie, gdy kochają się. Siedem roczków urosła, na wierszyczku szłasna. Moja kochaneczka za inne mu płasła. Miły złocny włosek, na cóż ją zawysem. Mojej kochaneczce na weselny przystęp. Jak się bawią ludzie, wtedy kiedy mama też. Jak się bawią ludzie, gdy kochają się. Radio na Góralskim Nutę na 103.1 FM. Gramy po góralsku dla wszystkich tu z południa, z północy, z zachodu i wschodu. To znaczy od jeziora Michigan. I to ludzi stanie, to byś mnie kochała za samo śpiewanie. Jak się bawią ludzie, wtedy kiedy pada deszcz. Jak się bawią ludzie, gdy kochają się. Jak się bawią ludzie, wtedy kiedy pada deszcz. Jak się bawią ludzie, gdy kochają się. Co dzieje się na Podhalu, zawsze odbija się szerokim echem w Polsce i poza jej granicami. Tygodnik podhalański. Nic nie przejdzie bez echa. Szukaj w kioskach i na 24tp.pl. Jurek Jurecki, dziennikarz i wydawca. Górole radzi widzom, syćko co wielgie. Wielgie góry, wielgie baby, strasznie sumne. No i największe polskie delikatesy w Ameryce. Shop and Save Market. Niezwykła podróż po świecie kulinarnych doznań. 8847 South Harlem w Bridgeview. Telefon 708-398-6600. Pytam was pięknie, zejdźmy się syćka. Shop and Save Market. Hej.
Jo zaś wospetą pieknie o wysłuchanie życzeń. Ej, nie jeden z nas chciałby takie życzenia otrzymać. Posłuchajcie. Samantha Skik pisze tak. Jędrusiu kochany, życzę ci wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, żeby ci się dzisiaj wróciło choć pół tego szczęścia, co ty przynosisz ludziom. Z twoim uśmiechem i wielkim serduszkiem potrafisz każdemu rozweselić dzień, a w szczególności mój. Jesteś moim największym szczęściem, jakie mnie spotkało w życiu. Dziękuję ci z całego serca za to, że jesteś, za twoją miłość, pomoc i każde wsparcie. Nie ma wystarczających słów, by ci przekazać, jaka jestem z ciebie dumna. Z wszystkich twoich sukcesów w życiu, a co najważniejsze to to, ile pomagasz każdemu dookoła i ile w to wszystko wkładasz serca. My wszyscy wiemy, że jakbyś mógł, to poszedłbyś na koniec świata, aby każdemu pomóc. Nie ma cenniejszej zalety niż to, że zawsze mogę na ciebie liczyć. Masz złotą duszę w siebie. I chcę, byś zawsze pamiętał, że jestem ogromnie dumna, że mogę siebie nazywać twoją żoną. Kocham cię nad życie, Samantha Skik z domu Żółtek. Wow, Jędruś! Jak powiedział, nie jeden z nas by chciał takie piękne życzenie otrzymać. Gratulacje, wszystkiego najlepszego. A teraz ta melodia od początku. Stasiu Ugorek, szczęśliwo chwilo trwoj i dla was właśnie. Niech ta szczęśliwa chwila trwa na zawsze. Happy birthday, Jędruś. Trwaj w ten cudowny dzień, z tobą na zawsze już. Zasypiać i budzić się chcę do ostatnich chwil. Nie wierzyłem, że to stanie się, a jednak jesteś tu dziś obok mnie. Nie będę już w przyszłości lękał się, więc i z tobą wspólną drogą od dziś chcę. Szczęśliwa chwilo trwaj zawsze w nas, uczucia siły daj powietrzny czas. Szczęśliwa chwilo trwaj zawsze w nas, uczucia siły daj. Zabrakło przyjaciół mych, przytulasz mą dłoń. Nie pozwalasz mi się bać, wiem, że na zawsze już nasza miłość będzie trwać. Choćby góry w głębie morza zmienił czas, to na zawsze miłość od dziś będzie w nas. Życzenia, jakie zapierają dech w piersiach, tak piękne, od Samanty Skik dla jej kochanego męża, Jędrusia. A my go Syćka znamy, wspaniały człowiek, Andrzejku, Syćkiego dobrego, szczęścia, zdrowia i pomyślności. Miłość mą od dziś, niech dla ciebie i mnie, będzie każdy nowy świt, ciebie tylko mam,
Niech więc czas zatrzyma się, niech oddali się sam. Od nas każdy życiowy dzień, choćby w gwiazdach czysty blask zagubił się. Z tobą od dziś w stronę słońca ja iść chcę. Z taką piękną dziewczyną można iść nawet na koniec świata lub zdobywać wszechświat. Samantha, piękne życzenia napisałaś. Gratulacje. Super Express, największa gazeta polonijna w USA, w Chicago. W każdy czwartek blisko 100 stron relacji z wydarzeń w Chicago, Polski, świata. Polityka, gwiazdy, program TV, krzyżówki, horoskop, kronika podhalańska. Wszystko w jednej gazecie, w tygodniku Super Express Chicago. Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Super Express. Mówimy jak jest. I mamy jeszcze jedne życzenia. Elżbietka Stękała pisze tak. Drogi i szanowny panie Wojtku, zwracamy się w ostatniej chwili z wielką prośbą o złożenie życzeń urodzinowych dla naszego kochanego brata Karola, który 1 czerwca ma swoje 16 urodziny. Niech pan życzenia ułoży, bo pan dysponuje czasem i będą to prawdziwe od serca. W naszym imieniu sióstr bliźniaczek Teresy i Elżbiety oraz Hanusi, Busi i dziadusia Stękałów oraz ujcia Kazimierza Glisty. Tak bardzo gorąco o to prosimy. Dziadziuś leży dalej na intensywnym oddziale w szpitalnym. Prosimy, żeby pan miał go w swojej modlitwie. Babcia czuwa przy dziadziusiowi. Z serca składamy wielki Bóg zapłoć. Droga Elżbietko, Tereniu, Haniu i Woscyczkik, jak najbardziej przekazuję te życzenia dla Karola Stękały Juniora, który właśnie obchodzi teraz 1 czerwca swoje 16 urodziny. Jakże ważne też w życiu. Karolu, rośniesz na mądrego, zdolnego człowieka. Idź dalej tą drogą i niech Bóg cię prowadzi. Wyrośnij na kogoś wielkiego, bo tak na pewno chciałbyś. Kiedyś u mnie w programie powiedziałeś, że chciałbyś zostać księdzem. Byłoby to też piękne, bo powołanie to jest wielki dar od Boga. Jeżeli to się spełni, będziesz na pewno z siebie dumny. I my również. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin od twojej całej rodziny. Karol Stękała Junior, happy birthday z okazji 16 urodzin. A teraz, Karolu, specjalna melodia dla ciebie. Górecki, pięknie was widać, kiedy z płazierą na was jest co podziwiać. Głosne inne wiersyce, jak wykrzesany, ciupa zecko dokładnie pozacinany. Hańbą
płaką, że już są burze. Hej, góry górecki, porośnie te srecki, ani górol sebasie, barany łowiński. Hej, góry górecki, porośnie te srecki, ani górol sebasie, barany łowiński. Życzenia urodzinowe dla Karola Stękały Juniora z okazji 16 urodzin. Od całej rodziny happy birthday i od nas do Doktes. Części 103.1 FM zespół Murań, a jeszcze bym chciał powiedzieć, że za tydzień Małgosia Jankowski goście mojego programu. Dużo ciekawych rzeczy będziemy uchwalować, takich co pomagają ludziom w różnych sprawach, a szczególnie tych takich tutaj związanych z naszym życiem w Chicago. Koło numer 25 parafii Harklowa zaprasza serdecznie wszystkich członków parafian Bratnie Koła ze sztandarami całą Polonię na odpust ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny na Szlembarku, który odbędzie się w dniu 13 czerwca u ojców karmelitów Mastyn Jana. Rozpoczniemy mszą świętą odpustową o godzinie 12 w południe. Po mszy świętej zapraszamy wszystkich na piknik do przyklasztornego parku. Za zarząd koła numer 25 parafii Harklowa serdecznie was tam zaprosimy. Zlećcie ku mnie z nieba na wiece żon. A ja wam już tak naprawdę gadam, to i Bóg zapłać za gościnę was i domach na 103.1 na YouTubie, na FM-ie, na Facebooku Kaino. Ten program do was docierał. Solenizantów i jubilatów wszystkich pozdrawiam serdecznie. Chmurami i gwiazdami, bieluczkie koseckie furgać sami, pomiędzy chmurami i gwiazdami. Michel Ania Krzemień obchodziła swoje urodziny, Adaś Trzebunia obchodził swoje urodziny. Patrzę tutaj po tych moich notatkach, jest w kogo mamy, jest Jędruś Zaborski, obchodził swoje urodziny, ta dziurę widos, to Marysia już składała życzenia. No to tak patrzę, chyba Syćka co najważniejsi, ale wiem, za was było dużo, dużo więcej. Aha, jest, mieliśmy nowożeńców, Jasia i Wojtek Kwak, wczora zawarli związek małżeński, Syćkiego dobrego na nowej drodze życia, będziemy wam składać życzenia, jest więcej, więcej, jak przyjdzie za tydzień program znowu Radia na Goralskim. Ten dla was przygotował, realizował jak zwykle Wojciech Dorula. Trzymajcie się, zostańcie z Panem Bogiem. Cześć! Wysłuchaliście se programu Radia na Goralską Nutę. Yeah.